Cześć, witam Cię na moim kanale w filmiku pielęgnacyjnym. Chcę Ci dzisiaj pokazać moją pielęgnację, ponieważ jest to skuteczna pielęgnacja, która powoduje, że moja skóra jest pełna blasku, wygląda młodziej, marszczki są zredukowane, owal twarzy jest ładniejszy, po prostu widać, że skóra się pięknie przebudowuje. Oczywiście jest to retinol, więc jeżeli interesuje Cię taka tematyka, to zostań ze mną do samego końca. Ale zanim pokażę Ci swoją pielęgnację, chcę Ci powiedzieć o całym procesie anti-age. Ja już mam 40+ i chcę Wam przekazać jedną ważną rzecz. Akceptujcie siebie takimi, jakimi jesteście. Nasz proces, w którym my będziemy szli od samego początku do samego końca, jest czymś naturalnym. Nie musimy udawać, że jesteśmy młodsze. Możemy po prostu odmładzać się, można powiedzieć odmładzać się, albo sprawiać, że skóra jest bardziej promienna, że my czujemy się bardziej promienne, że czujemy się pełne energii, bo proces starzenia nie polega na tym, że my będziemy teraz siwiuszki ze zmarszczkami, okularami, w takich ciuszkach siedziały na ganku i czekały, aż nasz koniec przyjdzie. My możemy tak naprawdę stworzyć życie, jakie tylko chcemy i pokazać młodemu pokoleniowi, że można się starzeć z godnością, że nie trzeba wcale jakiejś większej interwencji, że wystarczą dobrej jakości kosmetyki, które są tanie, które mają fajne składy, nie mają mikroplastiku, nie mają jakichś substancji rakotwórczych itd., itd., po to, żeby pokazać im, że nie muszą robić tego, co jest im wmawiane obecnie. Całe pokolenie, te młodsze Gen Z, które jest po nas, ja jestem akurat millennials, to widzę, że bardzo mocno ingeruje już w bardzo młodym wieku w swój wygląd. Tak wiecie, że coś strzykują, że coś zmieniają, że są operacje i tak dalej. Myślę, że to jest dla nich, dla tych młodych ciał, dla tej młodej skóry kompletnie niepotrzebne. I nawet dla nas 40+, 50+, 60+. Oczywiście, jeżeli chcesz, jeżeli to jest dla Ciebie ok, rób to, ale chcę, żebyśmy my zaakceptowały to, że będziemy się starzeć. Tylko my możemy się starzeć w zupełnie inny sposób, niż nam to zostało przedstawione, niż oglądałyśmy nasze babcie czy starsze pokolenia. Możemy się właśnie starzeć z tą właśnie taką energią, w zdrowiu, akceptując siebie, kochając siebie, dbając o swoją skórę właśnie, nakładając dobrej jakości kosmetyków, czytając składy jedzenia, kosmetyków, zwracając uwagę na to, czym się otaczamy, czym karmimy nasz umysł. Bo potem jak my czujemy się w środku, to się jakby uzewnętrznia. Wszystko, co mamy w środku i tutaj, i jak się odżywiamy, czy ćwiczymy, czy mamy właśnie ruch, czy cieszymy się z życia, czy jesteśmy wdzięczni, to potem tak naprawdę pokazuje się w naszej mimice. Więc zapraszam Cię do filmiku pielęgnacyjnego. Zaczynamy! Dzisiaj będę nakładała retinol. Mam retinol 0,5% z Nakomi. Zawsze nakładam go na suchą skórę przez 3 dni, 2-3 dni z rzędu i potem przez kolejne 4-5 dni, w zależności jak moja skóra się regeneruje, jak ja czuję, że już mogę nałożyć kolejną dawkę retinolu, to przez ten czas stosuję różnego rodzaju pielęgnację, która ma pomóc w odbudowie bariery hydrolipidowej, przywróceniu mojego naskórka do normalności, tak żebym mogła znowu powtórzyć kolejną kurację retinolem. Film o retinolu nagrałam już jakiś czas temu, nie wiem, to chyba był sierpień czy początek września, jakoś tak, i tam opisałam, jak nakładam, co robię, dlaczego i tak dalej, więc Wam podlinkuję gdzieś na dole, jakbyście chcieli zobaczyć więcej informacji. Ogólnie retinol już stosuję od roku. Rok temu zaczęłam stosować pierwszy raz retinol, też pokazywałam całą drogę, jaką przeszła moja skóra i transformację. I powiem Wam, że nie ma lepszej substancji aktywnej niż retinol dla mojej skóry i myślę, że dla każdego. Jest to substancja, która odmłodzi Twoją skórę, która ją przebuduje, sprawi, że będzie ładna, promienna, bez przebarwień, będzie się pięknie prezentowała i nawet jeżeli masz ponad 40 lat i chcesz właśnie jakby starzeć się z taką ładną, promienną skórą, zredukować widoczność zmarszczek, poprawić jędrność, jakby ją trochę zliftingować i też, żeby była taka odświeżona, nawilżona i piękna, to polecam Wam kurację retinolem. Zaczyna się ją na wrzesień, kończy się
wiosną, ale tak naprawdę są osoby, które stosują retinol przez cały rok z wysokim SPF-em, tak żeby skórę zabezpieczyć. Ja rozpoczynam swoją wieczorną pielęgnację od demakijażu i mam teraz tak, masełko do demakijażu firma Fay z Boom i to już moje drugie masełko. Tak mi się ono spodobało, ma świetną konsystencję, to jest po prostu konsystencja masełka, ale jak nałożycie na palce, to ona się zmienia w olejek, więc już Wam pokazuję, jak to wygląda i właśnie tym zmywam cały mój makijaż. Także jest to świetna alternatywa dla wody micelarnej. Ja teraz zrezygnowałam w ogóle z wody micelarnej na rzecz tego masełka, więc sobie tutaj dołożę jeszcze więcej. I to jest taka fajna, taka oleista konsystencja, która zmyje Ci każdy makijaż wodoodporny i tak dalej. No i przy kuracji retinolem, gdzie ta skóra jest taka bardziej sucha, spija wszystko, właśnie taka konsystencja oleista jest idealna. Następnie moją ulubioną ostatnimi czasy, jak widzicie tutaj już mi się kończy, jest to Bielenda Eco Sorbet, pianka micelarna i tym zmywam demakijaż właśnie dwuetapowo, czyli najpierw masełko, a potem pianka. Będę zabezpieczała okolice oka i tutaj mam krem Hanona Age z Bielendy. Retinol można nakładać pod oko, ale trzeba się liczyć z tym, że skóra tam będzie bardzo sucha. Ja tak zrobiłam rok temu i potem nie potrafiłam sobie poradzić z marszczkami wokół oczu, więc teraz po prostu zabezpieczam skórę kremami. Podczas jak będę spała, to retinol i tak będzie się przesuwać po całej mojej twarzy, więc dojdzie do okolicy oczu, bo widzę, że i tak są, jest takie przesuszenie, ale nie tak ogromne jak rok temu. Więc pierwsza warstwa kremu pod oczy niech się wchłonie. Ja teraz wezmę kąpiel i widzimy się po. Już po kąpieli. Tutaj krem się bardzo fajnie wchłonął, więc teraz nakładam kolejny krem, który już będzie mi zabezpieczał skórę. Jest to krem ochronny z witaminą A. Ma bardzo fajny, prosty skład, więc nakładam to teraz jako krem. I jest to jeden z moich ulubionych właśnie kremów, które się idealnie sprawdzają właśnie w okolice oka. Oczywiście nie można położyć za blisko, ale tak jakbyście nakładały po prostu krem. Usta zabezpieczam moją ulubioną maseczką do ust. I oczywiście będę nakładała tylko i wyłącznie na twarz, na szyję, dekolt też można, ale ja to stosuję też raz w tygodniu, więc na szyję i dekolt normalna, zwykła pielęgnacja. Też nałożę sobie całą serię dzisiaj Chrono Age. I krem regenerujący na noc, ziaja, naturalnie pielęgnujemy. Więc ja jestem gotowa i nakładamy retinol. Taka ilość wystarczy. Jako że mam jeszcze odrobinę retinolu, to zawsze wsmarowuję w kolana i kolana też się zaczynają ładnie zmieniać, ta skóra też zaczyna wyglądać lepiej, więc polecam Wam retinol na kolana albo właśnie na łokcie. I voila, jestem gotowa do snu, widzimy się jutro rano. Zawsze w porannej pielęgnacji zaczynam od pianki do mycia twarzy. Następnie nakładam tonik z tripeptydem miedziowym od Liren. Jak robię przez 3 dni retino, to zawsze o poranku nakładam tripeptyd miedziowy w formie toniku, w formie serum z dermiki. I na to nakładam mój ulubiony krem, który ostatnio testuję. Który to był teraz, bo mam dwa takie same, znaczy podobne. Nie, proteiny. Ja testuję od kilku dni proteiny i świetnie się sprawdza forma regenerująca, odbudowująca, czego właśnie mi potrzeba podczas retinolu. Jak zawsze nakładam bez wacika. Następnie nakładam sobie dwie pompki tripeptydu miedziowego. Druga pompka. One są niepełne, one zawsze są tak dotąd, więc dlatego nakładam dwie. Dwie pipetki.
Liren Pech Balance Protein Complex 4% właśnie w celu odbudowy i regeneracji szybszej skóry. Tutaj nakładam sobie takie dwie pompeczki. Jeżeli moja skóra potrzebuje w tym czasie czegoś więcej, to albo nakładam masło kakaowe, albo nakładam ten właśnie krem z witaminą A nawet na całą twarz, w zależności od tego, jak moja skóra wygląda po retinolu. Ale teraz po tym 0,5% ona nie reaguje tak silnie jak po 1%, które używałam rok temu, więc warto, naprawdę warto rozpoczynać od mniejszych stężeń. I tak nałożysz sobie delikatnie pod oczy tej witaminy A. Uwielbiam to uczucie, jak taka skóra jest otulona, nawilżona, taka powiedzieć natłuszczona. I teraz przez kolejne 3 dni wykonuję tą samą procedurę. Wieczorem retinol w ten sam sposób, rano tripeptyd miedziowy i spotkamy się za 3 dni. Pokażę Wam całą pielęgnację wieczorną, jaką warto stosować, by zregenerować skórę. I mamy wieczór, czyli wieczorną pielęgnację i rozpoczynam ją od maseczki z Issany. Ta maseczka jest jakby dwukomorowa, możecie ją stosować właśnie na 2 razy. Tutaj akurat mam już drugą część i jest to z ceramidami i lipidami i pomaga w odbudowie bariery hydrolipidowej. Ma w sobie pantenol, właśnie ceramidy i to powoduje, że skóra będzie się szybciej regenerowała, tego mi trzeba, bo czuję, że zaczyna się delikatnie złuszczać, jest taka wysuszona, więc dzisiaj będzie konkretna pielęgnacja, ale zaczynamy od maseczki. Trzymam 10-15 minut, zmywam i nakładamy pielęgnację. Zestawem numer 1 na dzisiaj jest Eveline Gold Peptide, ampułki Booster, nie mylić z retinolem, tu jest bardzo łagodna pochodna witaminy A i na to mam do wyboru 2 kremy i mam tutaj ziaja siemielniane, takiego tłuściocha, który jest idealny na pierwsze dni, właśnie jak skóra zaczyna się złuszczać, albo też mam do przetestowania, tego jeszcze nigdy nie testowałam, nie próbowałam, jest to Liren Emollient Therapy i to jest krem kojąco naprawczy z ceramidami. Więc żeby za bardzo nie eksperymentować ze skórą, to po prostu wezmę to, co sprawdzone. Dzisiaj taki właśnie zestaw w takiej kolejności. Czyli najpierw serum, potem ta rybka, kapsułka. To jest takie oleiste serum i na to tłuścioch z jaj. I mamy to, pielęgnacja zrobiona, także jestem gotowa do snu. Mamy następny dzień poranek, rozpoczynam swoją pielęgnację, właśnie przymyłam skórę i już czuję, że ona potrzebuje nawilżenia. Dziś nakładam peptydy sygnałowe z Bielendy. Właśnie chcę spróbować ten emolientowy z Liren, przetestujemy go razem. Mam nadzieję, że ma bogatszą konsystencję, bo dzisiaj takiej potrzebuję. Skóra jest mocno nawilżona. Czuć, że jest to konsystencja mocniejsza niż ten proteinowy. Ale zobaczymy. Moja skóra właśnie po retinolu spija wszystko i potrzebuje czegoś takiego, wiecie, mocnego, konkretnego. Dlatego pod oczy maj z witaminą A. Moje must have ostatnimi czasy. I voilà! Kolejna pielęgnacja poranna zrobiona. Chcę Wam pokazać później wszystkie moje takie propozycje pielęgnacji, które warto zastosować podczas stosowania retinolu w dni, znaczy w nocach, których retinolu nie stosujecie, tylko chcecie odbudować skórę, więc zaraz Wam pokażę wszystko. Tutaj mam przygotowane propozycje zestawów do pielęgnacji porannej czy wieczornej, w zależności jakie kremy użyjecie. Pierwszym jest oczywiście tripeptyd miedziowy z Dermiki. Można go połączyć z Bielendą Good Skin. Dla mnie to połączenie jest idealne o poranku przed makijażem. Natomiast jak dodaję folacin do tego, to już jest to taka bardziej bogatsza konsystencja i idealnie się sprawdza na wieczór. Można to stosować właśnie w ten sposób. Razem wszystkie 3 albo w taki. Więc to jest moja propozycja numer 1.
Kolejną, którą bardzo lubię, jest właśnie seria Chrono Age i tutaj mam serum. Serum i krem jest wystarczające do porannej pielęgnacji, natomiast wieczorem dodaję sobie serum oleiste i tutaj mam z The Body Shop z witaminą E albo BioLaven serum do twarzy i ono jest właśnie z olejkiem lawendowym, arganowym, więc jest też taka bardzo fajna, bogatsza pielęgnacja. Jeżeli chcecie na wieczór, to polecam wpleść między serum a kremem jeszcze serum oleiste. I zestaw numer 3. Nakładam sobie wieczorem maskę w płachcie z kwasem hialuronowym, na to serum z witaminą C i z różowym aloesem. I jeżeli jest to wieczorna pielęgnacja, to stosuję to w tej kombinacji z Liren Resveratrol. Tutaj akurat mam 60+, jest to bardzo bogate i polecam tylko dla bardzo złej skóry albo do skóry po retinolu. 50+ jest moim zdaniem zdecydowanie lepsze, a w dziennej pielęgnacji można po prostu zastosować samo to serum i krem w ten sposób i będzie to idealne pod makijaż. Jeżeli podobają Ci się takie filmy, zostaw mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!